Witaj, Rzemyszki z tej strony, w pierwszym odcinku z Hardanger na lokacji Kaiser Redux jako Kenyan Ugandan Free State. No, dla mnie najgorsze to jest właśnie te tłumaczenie, ponieważ to trochę ma więcej znaczenia po angielsku, po polsku, jakby to tłumaczyć, trochę słabo jest. Zazwyczaj tłumaczymy to jako państwo i nie tłumaczymy jako Free State, no czasami wolne państwo, ale to też trochę nas nie oznacza. To jest taki jakby rodzaj autonomii, coś takiego, o to chodzi. Więc gramy w Afryce. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o Afrykę, to Kaiser Ice, Kaiser Redux mają najciekawsze co do zaoferowania. Więc jeżeli sami chcecie zobaczyć jakiś kraj z modyfikacji różnych, nie musi to być Kaiser Redux, to piszcie w komentarzach, chętnie to przeczytam i ogarnę, czy na pewno da się to zagrać, bo czasami niektóre z waszych propozycji to są takie starsze państwa, które czasami mają problemy z optymalizacją na nowszych wersjach. Tak na razie gramy jako Kenya Ugandan, to jest jedna z propozycji widza. I oczywiście to nie jest coś takiego, że to nie jest taki kraj, który ma dosyć rozwinięte drzewko. Mamy drzewko polityczne plus drzewko militarne. I propozycja była, żeby pójść jako nacjonaliści. Na samym początku myślałem, że to jest coś w stylu, jak to powiedzieć, że coś z Mau Mau mamy zagrać. Mau Mau to jest takie małe państwo, które później ma, może podbić cały świat. O to chodzi w głównej mierze. Ma Obamę. I no myślałem, że o to chodzi widzowie, ale nie. No później sobie zacząłem przeglądać to, okazało się, że Kenia ma. Ale to jest coś takiego, że jeżeli nie włączymy memowej ścieżki, to tak naprawdę Mau Mau przestanie istnieć. W takim razie możemy już odpalać. W głównej mierze to jest coś takiego, że jeżeli chodzi o sam lore, bo czasami lubicie zrozumieć, o co chodzi, więc tutaj to jest po prostu, że teraz będziemy zwalczać już to. Więc the fate, tak, chcemy, że upadła. Ja już to w sumie wcześniej ustawiłem, więc to, że teraz mnie poprosili, to tylko dodałem, żeby upadła. Bo jak upadnie, to wtedy więcej mamy rzeczy do zrobienia. Więc jeżeli chodzi o lore, to po I wojnie światowej, po Weltkriegu, no, kolonie, jeżeli chodzi o brytyjskie, zostały, no, że tak powiem, nadal w ramach kontroli brytyjskiej. Oczywiście kolonie niemieckie zostały trochę bardziej poszerzone, jednak później po rewolucji brytyjskiej i no po prostu ucieczce rządu brytyjskiego do Kanady, część tych kolonii popadła w taki jakby samozarząd i był problem, żeby coś z tymi zarządzać, więc Niemcy postanowili, że o, pomożemy wam Brytyjczycy, będą pod naszym wspólnym zarządem, my będziemy tutaj oczywiście pomagać wam i w ogóle, no i będziecie mogli sobie tutaj z nami rządzić tym wszystkim. No i oni tacy byli, że no fajnie, w takim razie no się zgadzamy. No oczywiście jak to realnie wygląda, no to realnie wygląda to, że Niemcy mają realną władzę nad tymi koloniami, no a Brytyjczycy już trochę mniej. Oczywiście są kilka kolonii, które zostały, ponieważ były w ramach dominium, na przykład Związek Południowej Afryki. Więc jeżeli chodzi o to, są część kolonii, która została w ramach tego normalnego. Więc tutaj możemy sobie wybrać. W głównej mierze to jest coś takiego, że my możemy sobie to wybrać, ale tak naprawdę to chyba nic nie ma znaczenia. No, nie ma znaczenia. Więc jeżeli to nie ma znaczenia, tak naprawdę możemy wybrać cokolwiek. Co nam tutaj będzie dawało? Stabilność, stabilność, stabilność. Wszystko będzie dawało nam stabilność. Social Demokrat. Czyli w głównej mierze to, żebyśmy dostali to. Tylko, że my, to jest coś takiego, że są ci nacjonaliści. Tylko, że nie są ideologii nacjonalistów, tylko autorytarian demokracji. Więc to jest to, że kolaboracji pójdziemy. W sumie nie powiem, fajne dla mnie, dlatego że jest stabilność. Tutaj stajemy. Więc resztę możemy sobie wyłączyć. I chyba to jest tylko jednorazowe, więc
więc raczej tego nie będzie. No niestety w ostatniej serii miałem problem z takim, że no walczyłem z Reichspaktem i skończyło się na tym, że Reichspakt miał całą Middle Afrykę, co jest dosyć dużym plusem, no i miał dosyć takich potężnych sojuszników w Europie i no, miałem problem z pokonaniem go, więc musiałem po prostu, żeby już nie przedłużać serii, to trochę poszukiwać, więc to jest najgorsze, bo wiecie, bo tu jest coś takiego, że zawsze jest później takie, że o, oszukałeś serię i w ogóle, ale później no nie chcę ciągnąć tak nieskończoność czasami tych serii, więc więc no czasami tak jest. Ogólnie rzecz biorąc, to my oczywiście tu nie mamy to, tylko że jest taki problem, że nie mamy żadnych fabryk, więc mało nam pomaga, więc nawet możemy sobie to zmniejszyć, to chyba nawet nam pomoże, nie powiem. Okej, mamy już tutaj gości, więc może sobie weźmy jakiegoś faceta. O, ciekawe, że jest to na górze, zazwyczaj są na dole. Weźmy sobie jakiegoś faceta, który by nam dał jakiś... Nie mamy zbytnio tutaj pomysłów. Dobra, w takim razie my sobie do innych. To by się przydało, szczerze powiem. A weźmiemy sobie ideę. O, i może w międzyczasie wyłączmy sobie to. Dlatego, że wiecie, to jest coś takiego, że te mody lubią zalewać nas news eventami. W głównej mierze to jest po prostu, wielu jest twórców Kaiser Reduxa i każdy chce z nich dodawać idee, znaczy newsy. No i też są stare drzewka, które nie mają aż tak, że tak powiem, nie są podłączone do tych nowych funkcji i czasami po prostu się i tak pokazują news eventy. No... Nie powiem, że to jest, że takie, że ale oni tutaj źle robią w ogóle, no wiecie, no trzeba pamiętać o tym, że ten mod ma już swoje lata. To jest tak jak taka stara gra, która czasami ma takie błędy, ale wiesz, że musi mieć takie błędy, bo jest po prostu taka stara. No. Okej, więc tutaj Disperse to Industries wydajmy. Przez większość czasu nie będzie mieć powietrza, więc by się przydało trochę ochrony. No i w ogóle ostatnio na Kaisera się była taka duża aktualizacja, jak ona się nazywa, wypadło mi słowo. Chodzi o to, że tam dużo, jeżeli chodzi o same mechaniki, były poprawiane, nic nowego zbytnio nie dodawali, znaczy się dodawali content do Chin, taki trochę nowszy, zmieniony przynajmniej. No i... No mi się podoba czasami, że są takie aktualizacje, na pewno by się przydało do tego moda, żeby jednak zrobili pewne takie aktualizacje, które by nie, że sam mod by zmienili, tylko że żeby trochę tak było... O, koniec wojny, nawet nie przeczytałem. Dobra, poradziliśmy sobie, w takim razie możemy sobie tutaj zrobić. Więc głównym jest, że możemy sobie dostać jakieś bonusy. William and Power mi się podoba. Planning Speed to nie jest. Lessons, no to coś może do wyboru. Kenyan to takie trochę. Defensive Free. Tutaj co to jest? Slash and Burn. Popular. To jest fajny. Harassment. Ciekawy harassment. Offensive Re. Ciekawe co oznacza Re. W głównej mierze mi się podoba Manpower, więc. Re Dreams. A People's Army. Dobra, to możemy pójść. Dajcie nam jakieś bonusiki. Okej, więc dostaliśmy dywizję, chyba nam się wyprodukowała ona. Okej, czy my nie mieliśmy jakieś... czegoś, co dam do... Nie, zabierało nam manpower, ale teraz to my zebraliśmy z tego. W sumie zwiększyliśmy trochę pobór. My to nie możemy zwiększyć teraz tutaj? No właśnie. Na pewno się przydadzą nam dywizje, ponieważ będziemy w pewnych wojnach na przykład z Guringią. Na razie tutaj mamy normalnego Guringa, ale wiecie, oczywiście on w pewnym momencie zmieni się. Zajdą pewne zmiany. Na pewno musimy poczekać do kolejnego roku, żeby coś wybrać. A później w sumie, jak na samym końcu drzewka, to mamy, mamy tam po prostu wybory, jeżeli chodzi o
jeżeli chodzi o... tutaj szukam jakiegoś ciekawego rzeczy, ale totalnie nie widzę. To wezmę. Jeżeli chodzi o jednoczenie Middle Afryki. Oczywiście jest różne frakcje, mogą mnie znaczyć jako marionetka Wielkiej Brytanii, albo marionetka Niemiec, albo w ogóle coś dziwnego. My zapewne pójdziemy jako marionetka w Wielkiej Brytanii. Już kiedyś robiłem, więc się tak aż tak bardzo nie jestem zadowolony, bo zazwyczaj to po prostu jest zmiana miejsca, z którego atakujemy i później później to jest walka w Kongo. Tak, Kongo to jest po prostu moment, w którym nie powiem, że taki decydujący, po prostu trochę tak spowalniający, ponieważ wojna w Kongo dosyć długo trwa. Okej, w takim razie my tutaj się powoli łączymy. Też trzeba pamiętać o tym, że część z nich to nie muszą być u nas od razu, że mogą być po tej samej stronie, więc trzeba też o tym pamiętać. Póki co idziemy w to. Wydawało mi się, że to ma tą ikonkę, ale okej. O, to zapomniałem, że to daje Ultimate Power. Dobra, to się przyda. Pamiętam, jak w którymś tam modzie pokazywałem, że na samym początku wziąłem sobie Ultimate Power. Nie, tego nie nagrałem. To Road to 56. I miałem już, jako państwo, które tam, Liechtenstein, które ma 10 tysięcy, miałem już 50 tysięcy po 2 latach wojska. Tutaj chodzi o logistykę i o szybkość, bo będzie dużo omijania dywizji, jeżeli chcemy szybko coś pokonać. Okej. No, póki co mamy tutaj te wszystkie rzeczy, więc nie jest źle. Coś tutaj jest ciekawego. Tutaj nadal jest wojskowe rzeczy. To, ten gościu. Supply Consumption. Szukamy właśnie ludzi z takimi bonusami typu Supply Consumption. Okej, możemy tutaj sobie wybrać. Coś się spodziewałem, że będzie. Nie, może lepiej. Lepiej to sobie wybierzmy, bo idea zawsze jest lepsza niż doktrynka. Armor Speed. Na szczęście Division Speed plus Armor Speed, więc to mi się podoba. Record Table. Organizacja. Szczerze powiem, to jest. Najbardziej mi się podoba. Speed and Recovery. Oponę dostaliśmy, fajnie. Dobra, w sumie możemy wybrać już tych. To jest coś takiego, że w sumie aż tak bardzo nas nie obchodzi, żebyśmy zdobywali. Lepiej, że już żebym w to pójść. Tak, kolaboratorzy, okej. Kolaboratorzy. Coś mi się wydaje, że inaczej powinno być to. Tutaj będziemy, w nich pójdziemy, bo to są w sumie nacjonaliści. Tak, więc was pójdziemy. Możemy już wybrać w sumie. Więc żegnamy. I kto nami rządzi? Deutsche Britische Ostafrika. Gesellschaft. To Society to jest. Okej. Dobra, co my tutaj możemy porobić? Możemy się z nimi rozwiązać. Monopoli. Pytanie jest, co powinniśmy pójść najpierw? Ten znak zapytania. Chyba w to. To nam da dużo, czy... To nam da gospodarkę. Okej, najpierw pójdźmy w to. Bo daje gospodarkę, więc o wiele lepiej pójść. Dobra, w tym pierwszym odcinku oczywiście. Nie wiem, czy oni się rozpadają w ciągu właśnie pierwszego odcinka, czy właśnie pod koniec, czy na początku drugiego. Bo to jest ten sam w sumie moment. Kiedy oczywiście Guring wszystko psuje. Więc... Jeszcze na pewno będziemy musieli poczekać na te wszystkie frakcje, które się pojawiły. No. Czasami jest fajnie, kiedy możesz zagrać od samego początku daną frakcją, ale czasami też fajnie jest pograć najpierw tymi, z którymi będziesz walczyć, żeby ich osłabić. Chociaż wolę pierwszy po prostu.
pierwszy wybór, żeby najpierw być już takim państwem małym, a później dopiero. Dobra, co my tutaj? Ban the party, arrest the rabble. W głównej mierze to nie ma żadnej różnicy, co będzie później. Bardziej mi się podoba dostawanie czegoś takiego jak stabilność podstawowa. Okej. Okay. The investor, tak. Inwestor z Kataru przyjdzie. Okej, okay. Wojna domowa. Ogólnie zauważyłem to, że news na super eventy, one są tylko fajne w momentach, kiedy na przykład jest jakieś takie wydarzenie historyczne i żeby po prostu wiedzieć, że to się wydarzyło, bo tak zazwyczaj jak się wyłącza news eventy, to wiecie, tak się nic nie wydarza i w ogóle, a później sobie patrzeć na świecie, to takie, o, ma się los, druga wojna się rozpoczęła, więc to jest fajne, jeżeli chodzi o super eventy. Wojna w Hiszpanii to nie jest jakieś takie najważniejsze, no chyba, że możesz wesprzeć, to wtedy. Więc mówię, to jest super eventy są fajne, kiedy coś się dzieje, co możesz przegapić, jeżeli nie patrzysz zbytnio. Okej, okay. Weźmy sobie najpierw broń, bo nie mam żadnych fabryk wojskowych, aby się przydało mieć. Mamy oczywiście tutaj trochę tych dywizji, ale na razie to może postawić ich na froncie tutaj z nimi, żeby po prostu żebyśmy byli przygotowani, ale jak mówię, to jeszcze może poczekamy chwilę. No, może to trochę zająć. Tu nic nie ma, tu nic nie ma. Więc może coś do broni sobie. Infantry equipment. Najpierw to potrzebujemy fabryk. W ogóle się zastanawiam, skąd my w ogóle bierzemy to. Co moglibyśmy zakupić? Bo w obecnej wersji gry to można przecież kupować. Okej, okay, gdzieś tutaj nie ma logistyki. Nie, to nie jest ta. Nie jest ta wersja. Znaczy ta wersja. Wiem, że kiedyś była taka dosyć duża aktualizacja tego i mi się podobało, ale realnie rzecz biorąc, teraz to. Nic nie mam do wyboru. Dobra, dawajcie to. Fabryczki potrzebujemy. Potrzebujemy tutaj. Okej, okay. Turinga się pokazało. Więc możemy przejść tutaj. Albo nie. I mało, mało. Ma oczywiście to drzewko, ale że tak powiem, to mało, mało to za chwilę zostanie pokonane. My teraz oczywiście mamy tutaj trochę rzeczy, więc będziemy musieli ogarnąć to. Więc tak, Guringia. Wiecie co, może bez tego. Na razie sobie ustawimy fronty. No i niestety, ale mam mało dywizji po tej stronie rzeki, więc to jest problematyczne. Was oddzielimy i wy zaatakujecie Guringię od tej strony. A my mamy już fabryki, więc w sumie dobrze. Możemy trochę tutaj wspomóc naszą gospodarkę. Nie wiem, co to znaczy dokładnie, ale zawsze chętnie. Możemy trochę dział zainwestować. Okej, okay, więc dawajcie nam broń. Potrzebujemy dużo broni. Mamy w ogóle samoloty, ale nie mamy lotniska zbytnio. Okej, okay, w takim razie myślę, że na tym zakończę. W następnym odcinku zobaczymy, co będzie. Wiadomo, że jak się Guringia pojawiła, to znaczy, że no, niedługo zaczną się dziwne rzeczy dziać. Na przykład Zanzibar. W ogóle to jest twierdza Zanzibar, to jest najgorsze miejsce na świecie, ponieważ to trudno pokonać. Okej, okay, ale widzimy się w kolejnym odcinku. Bye bye, Travel. No to.
Cześć.